Siema Mario, z Siema poranka. Mario. Siema, siema. Słuchaj, mam tu parę pytań od widzów, które ci zadam z chęcią. W ogóle to zadam dla ciebie pytanie, jak było w nocy dzisiaj? Zimno. Zimno było? Wiem, bo przyszedłem, to trochę widziałem, że byłeś zmarznięty. No cóż, no mam nadzieję, że widzowie ci pomogą. Także wiesz. No i mam tu parę pytań od widzów do ciebie. Słuchaj, pierwsze pytanie, dosyć śmieszne będą pytania, no ale odpowiesz. Mario, czy jesteś synem Konona? Nigdy jego synem nie byłem i nie będę. Dlaczego? Bo jest świnią. Dziękujemy za tą wypowiedź. Czemu, Mario, czemu chodzisz w kurtce? W taką pogodę, jak teraz. Akurat w tej chwili siedzę w kurtce, bo jeszcze dla mnie jest zimno. Zaraz się rozgrzeje, to kurtkę zdajmy. Mario, kolejne pytanie od widza. Czy twoi rodzice żyją? To jest prywatne pytanie, nie musisz odpowiadać na nie, jeżeli nie chcesz. Mama nie żyje, a ojczym tak, ale ojczym po niecałym 4 miesiącach, jak mama zmarła, wziął sobie babę i baba kazała mu wybierać albo ona, albo ja. Wybrał ją. No właśnie, słyszałem tą historię. Mario, kolejne pytanie, też dosyć trudne. Czy wierzysz w Boga? Wierzę. Patrz, wszystko biegnie, Masza. Wierzę, całym sercem. Maszulcia, całym sercem. A to jest mój kochany piesek, jak widzicie. Maszulka, moja kochana. I mam dla Maszulki kabanosiki. I dam dla Maszulki. No, dam. Dam kabanosiki. Bo no mam. Dobra. Maszulki. No i ostatnie pytanie. Mario, skup się. Czy ziemia jest płaska? Ziemia. Może rozwiń to. Ziemia nie. Jak chodzisz, to jest płaska, ale jest ogólnie kulą. Kulą ziemia jest? Globem, no. Glob. Może trochę rozwiniesz. No bo pan major twierdzi, że ziemia jest płaska. Nie jest płaska. Nie jest płaska? No ale jak chodzimy, to po płaskim. Tak. To chodzimy po powierzchni i warstwie. Czyli chodzimy po kuli, czy po płaskim? Chodzimy po zewnętrznej warstwie kuli, czyli po płaskim. Ale czyli ziemia jest płaska. Nie, ogólnie ona jest kulista. Ale jajkowata, czy? Nie wiem, bo tego się nie nauczyłem. Tak jest moje zdanie, że ziemia nie jest płaska i nie będzie płaska. Ale chodzi się po płaskim. Tak. No i dziękuję, Mario, za wypowiedź. Mam nadzieję. Mario, o właśnie, miałeś powiedzieć, jaki rozmiar butów. Może ci to pomóc, noszę rozmiar butów 43. 43. Oj, jak. Jeśli idę ci po kabanosiki, idę. Obiecałem ci. Idę. No i Masza przyszła jeszcze. No i dziękuję. Się schował Mario gdzieś. Dobry numer. Dobra, dziękuję wam za oglądalność. I zapraszam, ja swoje pytania, które są do mnie, zrobię jutro. Także siemanko, bo tu trochę nam Masza przeszkodziła w nagrywaniu. Dobra, dzięki.